Śmiało, śmiało. Wciew, wciew. Musi przygotować oddech. I proszę bardzo, już i. Moja obecność w szkole muzycznej jest spłacaniem długu w stosunku do moich wychowawców, ludzi, którzy określili mnie jako artystę, a z drugiej strony jest to rodzaj wyznania wiary w młodzież nowej dzielnicy Krakowa, młodzież, która potrafiła stworzyć niezwykłe rzeczy. Chór Krakowskiej Młodej Filharmonii na pewno jest eksperymentem, ponieważ pracuje na zasadach programowych, bardzo podobnych do zespołów zawodowych. A spektrum tego jest ogromne, od jazzu, od muzyki rozrywkowej, po muzykę z najwyższej półki, a więc tych wielkich kompozytorów, których normalnie szkolne zespoły nie wykonują. Bardzo ważny jest stosunek młodzieży, stosunek pełen ciepła, pełen radości, miłości. I sądzę, że to jest jak gdyby odbicie tego, co ja zainwestowałem w ten zespół. Cześć, chłopaki. Cześć, Jasiu, cześć, witam cię. Witam. Cześć, Lesiu. Dzień dobry. Przyjechałem zobaczyć szopeczkę, bo słyszałem, że zrobiłeś i ciekawy jestem, jak to wygląda. Bardzo się proszę. Jeszcze nigdy nie widziałem. Dawno się nie było. Zapraszam na tyle. Zobacz sobie. Super roboty mam, nie ma kiedy patrz. Nie ma problemu. Proszę bardzo. No i co? Jakie wrażenie masz? No zobacz, no super. Leży sobie. Super. No. Ileś to robił? No trochę czasu poświęciłem, mój drogi. To znaczy tak, ile? Miesiąc, dwa? No to ciężko. To co? Pół roku? 7 miesięcy. A słuchaj, tu jeszcze będą jakieś figurki. No będą laleczki, mój drogi. Laleczki no, będą. To znaczy co będzie? Święta rodzina, Trzech Królowie jak zwykle, proszę tak? Ciebie. No, żona nie protestuje, że bałagan w domu? No, no słuchaj, zawsze protestuje, no ale musi jakoś to... Ja sądziłem, że ty jak sklep metalowy ze śrubkami, blaszek różnych tego, że to będziesz robił z jakiej, wiesz... Metalową szopkę, no, nie? No, to nie da, mój drogi. Ale w zasadzie ta okleina to przecież metal, nie? Zgadza się. Bo to aluminium. Zdzie. Więc tradycji stało się zadość, jeżeli chodzi o sklep metalowy. Tak jest. No ty, rodowity nowohucianin nie jesteś, nie ale z Nową Hutą jesteś związany tutaj... Przez parę lat. Od 15 lat, nie? No, można powiedzieć, że jesteś nasz. Z Nowej Huty. Ale krakowski. No, ale nasz.